Franckawka troska ojca rodziny. Jedni mówią, że słowo odradek pochodzi z języka słowiańskiego, i na tej podstawie próbują udowodnić jego powstanie. Inni znowu uważają, wywodzi się z języka niemieckiego, a język słowiański wywarł na niego tylko wpływ. Niepewność obu interpretacji pozwala chyba nie bez racji wyciągnąć wniosek, że żadna z nich nie jest trafna, zwłaszcza, że za pomocą żadnej nie da się odnaleźć sensu tego słowa. Naturalnie nikt nie zajmowałby się tego rodzaju studiami, gdyby rzeczywiście nie było istoty, która nosi na imię odradek. Wygląda ona na pierwszy rzut oka jak płaska, przypominająca gwiazdę szpula nici i chyba naprawdę jest nimi pokryta, choć mogą to być także jedynie porwane stare kawałki nici powiązane jeden z drugim, ale i miejscami splątane ze sobą kawałki najrozmaitszego rodzaju i koloru. Ale nie jest to tylko sama szpula. Bo ze środka gwiazdy wychodzi mały poprzeczny pręcik, a do niego przylega pod kątem prostym jeszcze jeden dzięki temu ostatniemu pręcikowi po jednej stronie i jednemu z promieni gwiazdy po drugiej całość może stać prosto jak na dwóch nogach. Można by ulec pokusie i pomyśleć, że twór ten miał kiedyś jakąś praktyczną postać. A teraz jest po prostu tylko rozbity. Ale chyba tak nie jest. W każdym razie nic o tym nie świadczy. Nigdzie nie da się zauważyć rys ani pęknięć, które wskazywałyby na coś takiego. Całość wydaje się wprawdzie w bezsensu, ale w swoim gatunku skończona. Nic bliższego nie da się zresztą powiedzieć, ponieważ odradek jest ruchliwy i nie da się w ogóle złapać. Przebywa na zmianę na strychu, na klatce schodowej, w korytarzach, w sieni. Czasami nie widać go miesiącami. Przenosi się pewnie wtedy do innych domów, a później nieuchronnie wraca do naszego. Niekiedy, gdy wychodzi się z drzwi, a on stoi oparty o poręcz schodów, miałoby się ochotę go zagadnąć. Na próżno powtarzam sobie pytanie, co z nim będzie? Czy on w ogóle może umrzeć? Wszystko, co umiera, miało wcześniej coś w rodzaju celu, coś robiło i od tego się zużyło, od radka to nie dotyczy. Czy miałby więc kiedyś, jeszcze u stóp moich dzieci i dzieci ich dzieci, turlat się w dół, po schodach, z wlekącym się za nim pasmem nici? Wyraźnie przecież nikomu nie szkodzi ale wizja, że mógłby przeżyć jeszcze także i mnie, sprawia mi niemal ból.